to nasz serwis informacyjny. Do niedzieli w Görlitz, w dawnej Stadthalle, już za mostem granicznym w Zgorzelcu, trwają międzynarodowe targi wystawiennicze. Swoje wyroby prezentuje 160 wystawców z Niemiec, Polski, Czechosłowacji, Francji i Włoch. Zainteresowanym kupnem, sprzedażą lub nawiązaniem kontaktów handlowych organizatorzy zapewniają fachowe poradnictwo, obsługę prawną i tłumaczy. Bliższych informacji udziela Biznes Serwis w Zgorzelcu. Po raz pierwszy w historii istnienia euroregionu NYSA posiedzenie Rady, czyli najwyższego organu, odbędzie się w Polsce. Poprosiliśmy o parę słów na ten temat pana Jacka Jakubca. Jelenia Góra przygotowuje się do bardzo ważnego wydarzenia, jakim w życiu euroregionu będzie trzecie posiedzenie Rady Euroregionu. Nastąpi ono 24 października tego roku i odbędzie się w ratuszu jeleniogórskim. Czym jest Rada Euroregionu? Będzie to posiedzenie tego trójstronnego, wspólnego parlamentu, jak gdyby przedstawicieli po 10 reprezentujących samorządy terytorialne polskie, czeskie i niemieckie, które zadeklarowały gotowość i już są członkami euroregionu, tej trójstronnej wspólnoty. W tej chwili mogę powiedzieć, że od pewnego czasu sytuacja jest nowa w stosunku do tego, czego się zaczynało, mianowicie członkami euroregionu są trzy stowarzyszenia komunalne o podobnych nazwach. Po polskiej stronie jest to, jak już na ogół wiadomo z prasy, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu NYSA. Reprezentuje ono 30 gmin spośród 40 na ogólną liczbę w województwie jeleniogórskim, tych 30, które do tej pory przystąpiły do euroregionu. Są następne zgłoszenia, spodziewamy się także dalszych. Teraz czym będzie posiedzenie Rady Euroregionu? No, jest to już trzecie posiedzenie, one się odbywają rytmicznie i na zasadzie rotacji. Jest to jedna z zasad funkcjonujących w euroregionie, mianowicie zmiennie. Pierwsze posiedzenie odbyło się w grudniu ubiegłego roku w Citeł, później w lutym w Libercu, teraz kolej na Polskę i na Jelenią Górę. Posiedzenia Rady odbywają się dwa razy do roku, nie jest to więc rytm za częsty. Częściej pracuje sekretariat w ogóle jako organ działający ciągle, no i poszerzone prezydium, grupy robocze i tak dalej. Rada ma kilka podstawowych zadań, zwłaszcza na tym posiedzeniu. Po pierwsze, potwierdzi ważność dotychczasowego statutu bądź go skoryguje o pewne ustalenia, jakie właśnie przygotowujemy. No, między innymi właśnie kwestia podmiotowości tych instytucji, które przystąpiły już w formie zorganizowanej, tych trzech konkretnych podmiotów prawa komunalnego, które są, reprezentują każdą ze stron w sposób taki bardzo wyraźny w euroregionie. Po drugie, liczymy się z tym, że euroregion zdecyduje się prowadzić działalność gospodarczą, aby w jakimś przynajmniej wymiarze również gromadzić własne, wypracowane przez siebie środki finansowe, a nie tylko zależeć od składek gmin, no i od ewentualnych dotacji z zewnątrz. Chociaż oczywiście te starania też są prowadzone i będą dalej prowadzone. To jest rzecz druga. Trzecia, bardzo ważna z punktu widzenia praktyki całego dalszego funkcjonowania euroregionu, to jest zatwierdzenie regulaminu grup roboczych. Otóż jest 7 grup roboczych w euroregionie. One w tej chwili powstają po każdej z trzech stron jakby odrębnie, ale już i są otwarte dla wszystkich gmin, które do euroregionu przystąpiły. To są grupy takie branżowe, a liderzy tych grup, czy powiedzmy czołówki tych grup, stworzą no, ciała już trójstronne i będą współpracowały w rozwiązywaniu konkretnych problemów w obszarze euroregionu. Na zasadzie oczywiście także prawa do własnej inicjatywy, do rozpoznawania czy poczucia się niejako gospodarzem tych różnych działów branżowych, tematycznych, a więc ekologia, bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, ochrona zdrowia, kultura, turystyka. No, można by pewnie nie wszystkie wymienić, bo to są grupy i podgrupy, to jest cały
dość skomplikowany układ tematyczny. W każdym razie w obrębie tych grup będzie rozpoznawanie tych problemów, będzie rozwiązywanie konkretnych zadań i równocześnie oczywiście proponowanie działań, którymi już Euroregion w bliższej czy dalszej przyszłości powinien się zajmować. I teraz, żeby móc tę działalność grup roboczych ustawić w sposób jakiś przemyślany, racjonalny, no potrzebny jest taki dokument porządkujący, powiedziałbym, reguły gry, a więc wyznaczający kompetencje tych grup, sposób ich tworzenia, zasady finansowania także i tak dalej. I ostatnim może z takich bardzo ciekawych już elementów jest to, że Euroregion NYSA od pewnego czasu współdziała z no, takim 20 lat liczącym sobie euroregionem holendersko-niemieckim Euregio Enschede Grenau z takim właśnie znaczkiem firmowym, który tutaj na papierze firmowym pokazuje. Przedstawiciele tego euroregionu holendersko-niemieckiego będą naszymi gośćmi na posiedzeniu tej Rady i ma to zapoczątkować już stałą, taką bardziej systematyczną współpracę między euroregionem NYSA, no a tym właśnie doświadczonym, okrzepłym w swych doświadczeniach euroregionem zachodnioeuropejskim. Będą też temu posiedzeniu Rady towarzyszyły ekspozycje, co najmniej dwie. Jedna z nich to będzie ekspozycja no, materiałów planistycznych związanych z koncepcjami rozwoju województwa jeleniogórskiego i całego euroregionu. To są dokumenty dopiero powstające. Konkretnych, skończonych koncepcji jeszcze nie ma. To jest pewien proces, który dopiero zaczyna trwać. I druga ekspozycja, zapowiadana już wcześniej, wystawa prac konkursowych, konkursu, który się odbył na przełomie ubiegłego i tego roku na znak graficzny euroregionu i został rozstrzygnięty. I ten nasz taki zielono-błękitny trójkącik jest wynikiem tego konkursu, ale eksponowane będzie 77 innych prac czeskich, polskich i niemieckich, których autory no, w formie udziału w tej wystawie zostali wyróżnieni. Łącznie, jak pamiętamy, może wpłynęło 664 prace z tych trzech krajów na tenże konkurs plastyczny. Ta wystawa będzie w holu ratusza czynna, wydaje mi się, przez jakieś 2-3 tygodnie, także będzie też do obejrzenia no, dla gości, dla turystów, dla mieszkańców Jeleniej Góry. A jednak niebo nad Jelenią Górą będzie czystsze. W tych dniach w centralnej kotłowni miejskiej znajdującej się obok Zabobrza rusza pierwsza nitka instalacji odsiarczającej. Do końca grudnia ma nastąpić rozruch całościowy tej instalacji, która wielkim nakładem środków zarówno ze strony Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, jak też funduszy miejskich została wybudowana przez niemiecką firmę Phoenix. Koszt tej inwestycji, najważniejszej pod względem ekologicznym w ostatnich czasach na naszym terenie, wynosi ponad 30 miliardów złotych. Jej efekt będzie widoczny szczególnie dla mieszkańców Zabobrza. Komin elektrociepłowni wydalać bowiem będzie mniej o 90% pyłów i gazów, które niszczyły środowisko. Przy okazji warto przypomnieć, że w tym roku wyłączone zostały z elektrociepłowni dwie duże kotłownie przy ulicy Ptasiej i na wzgórzu Rzymierskiego. Także nowo oddawane po kapitalnym remoncie budynki przy ulicy 1 Maja są podłączone do centralnej sieci CO. Wszystko razem pozwala mieć nadzieję, że już wkrótce będziemy mieć czystsze niebo nad Jelenią Górą. Po raz siódmy Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Jeleniej Górze był gospodarzem inauguracji, uroczystej inauguracji roku akademickiego filii Uniwersytetu Wrocławskiego w kierunku Filologia Polska. Zaszczyciły obecnością w inauguracji pani prorektor profesor Krystyna Bukietyńska. Obecne były również władze miasta w osobach prezydenta Marcina Zawiły oraz władz lokalnych kuratoryjnych w osobach kuratora Szustaka i wicekuratora Janusza Wrzala. 400
299 studentów rozpoczęło rok akademicki na Jeleniogórskiej Filii Politechniki Wrocławskiej, w której z udziałem prorektora Politechniki, profesora Romualda Nowickiego, odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Tradycyjne Gaudeamus zostało odegrane przez Orkiestrę Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, której słuchacze już od 2 lat studiują na Wydziale Elektronicznym. Inauguracyjny wykład na temat jak startować w biznesie wygłosił profesor Ryszard Łubniewski. Dzisiejszy zespół szkół zawodowych nr 2 imieniem Stanisława Staszica, dawna handlówka, obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Szanowni telewidzowie, szanowni mieszkańcy Jeleniej Góry, mam zaszczyt zakomunikować jako dyrektor zespołu szkół zawodowych nr 2, iż placówka ta jest w dniu dzisiejszym wielką jubilatką, albowiem obchodzi swoje 30-lecie. Nie ma chyba w Jeleniej Górze, w Kotlinie Jeleniogórskiej, w najbliższych okolicach placówki handlowej czy gastronomicznej, w której nie pracowaliby absolwenci tej szacownej instytucji. Pamiętają pewnie Państwo, wielu z Państwa pamięta czasy sprzed 30 lat, rok 62, kiedy szkoła rozpoczęła funkcjonowanie. Uczyliście się wtedy, korzystając z gościnności Liceum Ogólnokształcącego. Tam w niezwykle trudnych, pionierskich warunkach pierwsi sprzedawcy, do dziś pracujący, zdobywali szlify zawodowe. Później, po przydzieleniu przez Miejską Radę Narodową obiektu przy ulicy 1 Maja 39 przez 41, gdzie do dziś szkoła się mieści, warunki znacznie się poprawiły. Przez te 30 lat opuściło szkołę tysiące, opuściły całe zastępy wykwalifikowanych kadr. Dziś spotykamy ich w turystyce, w usługach, w rzemiośle. Dzień dzisiejszy szkoły to nowe kierunki, jakie funkcjonują, jakie otwieramy. Oprócz takich kierunków jak krawcy, szwacze, sprzedawcy, kelnerzy, kucharze, piekarze, ciastkarze, otworzyliśmy cykl pełnych szkół średnich. Kształcimy w technikum gastronomicznym, w liceum handlowym i w technikum odzieżowym. Od tego roku funkcjonuje druga klasa technikum gastronomicznego o specjalności organizacja usług gastronomicznych. Za kilka dni, 12 października, będziemy obchodzić w przededniu Dnia Edukacji Narodowej wielkie święto. Oto w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida, jak powtarzam, 12 października o godzinie 10, odbędzie się uroczysta akademia. Zapraszamy, korzystając z okazji, wszystkich z Państwa serdecznie, wszystkich naszych absolwentów, wszystkich sponsorów, wszystkich ludzi, którzy w jakikolwiek sposób skoligaceni są z naszą szkołą, wszystkich przyjaciół tej placówki, aby byli uprzejmi przybyć na naszą uroczystość. Będziemy zaszczyceni, będziemy czuć się zobowiązani. Będziemy czuć, że w tym dniu ich serca biją nie tylko dla szkoły, ale także dla kadry, która tutaj pracuje, dla wielu nauczycieli, którzy ich pamiętają i których oni pamiętają także. Dziękuję. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Kuratorium Oświaty przy współudziale Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze uprzejmie zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli z terenu miasta i województwa jeleniogórskiego na dwudniowe seminarium z zakresu profilaktyki HIV i AIDS pod kierunkiem profesora Zbigniewa Jetona z Akademii Medycznej we Wrocławiu. Seminaria odbywać się będą co miesiąc, a najbliższe odbędzie się 26 i 27 października bieżącego roku. Wszystkim uczestnikom organizatorzy zapewniają urlopowanie na okres trwania seminarium, całodzienne bezpłatne wyżywienie oraz bezpłatny nocleg. Zgłoszenia prosimy kierować na adres Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, ulica 1 Maja 43 z dopiskiem Seminarium AIDS i zaznaczeniem konieczności rezerwacji noclegu. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 254 91 227 53.
Miejski Ośrodek Kultury już w najbliższych dniach otrzyma dodatkową powierzchnię do organizacji imprez kulturalnych, bowiem 17 października o godzinie 11 odbędzie się uroczyste otwarcie sali widowiskowej, wybudowanej na zapleczu Miejskiego Ośrodka Kultury. W sali tej będą mogły odbywać się również spektakle teatralne i inne imprezy. Na inaugurację otwarcia wystąpi m.in. Jeleniogórski Chór Chłopięco-Męski. Szczegółowy program imprez w tym dniu podamy w następnym serwisie. I to już była ostatnia informacja. Dziękuję za uwagę.